Witam serdecznie wszystkich. Fajnie się zaczyna. Dobrze, dostanie przekazanie, żeby szybko i zwięźle, żeby się wyrobić w czasie, także będziemy coś tam skracać i umijać niektóre rzeczy, ale mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tej prezentacji. Shader, co to takiego, czego się je? Tak naprawdę chciałbym... Proszę, zapytam się na początku, ilu z was w ogóle pisało shadery? Zajmował się programowaniem shaderów? Dobrze, to w każdym razie chciałbym, żebyście po tej prezentacji wiedzieli w ogóle, co to są shadery i jak się zabrać do programowania, gdzie możecie znaleźć informacje na temat tego, jak się zabrać właśnie za programowanie shaderów i w czym możecie je wykorzystać. Tak jak zostałem przedstawiony, ja nazywam się Rafał Czupryński, pracuję od prawie 3 lat w firmie Microsoft. Zajmuję się tam 3 takimi głównymi rzeczami. Po pierwsze organizacji konferencji na uczelniach wszelkiego rodzaju. Druga rzecz to są praktyki studenckie. Jakby ktoś chciał jakieś praktyki w Microsoft, to zapraszam do mnie, na końcu będzie mail. No i trzecia rzecz to są finały lokalne konkursy i Magica. Nie wiem, może słyszeliście o takim konkursie. Dobrze, przejdźmy do prezentacji. O czym będzie mowa? Na początku tak naprawdę bardzo, bardzo króciutka, subiektywna historia kart graficznych. Co to jest, skąd to się wzięło, o co to. Następnie troszeczkę o tym, co tak naprawdę robi moja karta graficzna. Jak zacząć gadać do tej karty graficznej, jak się z nią porozumieć. Później poopowiadam troszeczkę o shaderach. No i na końcu coś tam ściemnimy sobie. Chciałbym, żebyście tą prezentację, ja jestem osobą trochę techniczną, trochę nietechniczną. I tak jak mówię, mój przekaz będzie taki, żebyście wiedzieli po tej prezentacji, co to są shadery, jak się za nie zabrać. Nie chciałbym tutaj wchodzić w kompetencje osób, które na co dzień siedzą w programowaniu, tym, tak, które na co dzień zajmują się game developingiem, tak to się chyba uprzymia. Także to taka uwaga od razu na początku. Dlaczego taka krótka dygresja, dlaczego tutaj jest to ściemnianie, bo jak popatrzymy na literaturę polską dotyczącą shaderu, to ja się spotkałem kiedyś z takim tłumaczeniem shadera, słowa shader, jako ściemniacz. Tak? Więc stąd to ściemnianie. Dlatego w mojej prezentacji większość nazw będzie w języku angielskim, tak? Żebyśmy nie mieli potem ściemniacza pikseli i tym podobnych rzeczy. Dobrze. Krótka historia kart graficznych, taka naprawdę krótka. Nvidia podzieliła sobie etapy rozwoju kart graficznych na takich 5 R. Ja do tego dodałem sobie jeszcze erę prehistoryczną, czyli erę, kiedy pojawia się tak naprawdę pierwsza karta graficzna albo coś, co moglibyśmy nazwać kartą graficzną. I czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, który to był rok, taka pierwsza karta graficzna? Herkules? U, nie. Troszkę wcześniej chyba. 72. Jeszcze trochę wcześniej. 70. Kto powiedział 70? Tak, dobrze. Wiesz co, to dostaniesz łyżkę, nie? Mogę po prostu przekazanie tam po kolei dalej. Ja będę patrzył, czy ta myszka dojdzie naprawdę z osoby. Odebrałeś? Dobrze. To mogę dalej prowadzić w takim razie. Tak, 70. rok to była tak naprawdę pierwsza karta graficzna, jeżeli możemy to tak nazwać. To było takie urządzenie, które tak naprawdę przekazywało sygnały do monitora, czyli podobnie tak jak teraz karta graficzna. Charakteryzowało się tym, że umożliwiało wyświetlenie jednego koloru, jednego i bodajże
8 linii tekstu. Także szalone możliwości. Karta też się nazywała Antik i to jest skrót od Alphanumeric Television Interface Controller. Tak? Sobie zanotowałem tutaj, żeby mi nie umknęło. Także to tak naprawdę była pierwsza karta graficzna. Następnym takim krokiem milowym to była karta wyprodukowana przez IBM, która powstała mi około roku 80. I ona nazywa się PGC, Professional Graphic Controller. Umożliwia wyświetlenie już 256 kolorów. Tak? Także postęp niesamowity od tego jednego do 256. I tak naprawdę Nvidia wyznaczyła sobie, że pierwszą erę kart graficznych z jej barierą jest 98 rok. Czym charakteryzowały się te karty? Po pierwsze, one nie przewidywały czegoś takiego, że mamy obiekty trójwymiarowe. Tam nie było w ogóle operacji na obiektach trójwymiarowych, ale były na tyle zaawansowane, że umożliwiały naniesienie tekstur na dwuwymiarowe obiekty, tudzież sprzętową rasteryzację. Tak? Tego wcześniej nie było, a teraz pojawiło się to w hardware'ze. Druga era to jest mniej więcej 99 rok do 2000. Pojawiło się coś, co nazywa się jednostka TNN. Co to jest jednostka TNN? No. Właśnie to jest taka jednostka, która umożliwia sprzętowo robienie operacji transformacji oświetlenia, tak jak sama nazwa wskazuje. Era trzecia, czyli coś, co nas zaczyna już bardziej interesować, to jest 2001 rok, pojawia się karta graficzna, która ma Vertex Shader, ale to nie jest jeszcze do końca to, co teraz rozumiemy pod tym pojęciem. On był średnio jeszcze programowalny wtedy dla takiego zwykłego użytkownika. Era czwarta, mniej więcej do 2009 roku, to są karty graficzne z Vertex i Pixel Shaderami. No i era piąta, od 2009 roku DirectX 11, troszeczkę inne podejście do oprogramowywania kart graficznych i do tego potoku graficznego, o tym będzie mowa dalej. Ja sobie tutaj wypisałem w tabelce, chyba ją średnio widać, takie przykładowe modele kart graficznych z poszczególnych R. W pierwszej kolumnie jest nazwa karty, druga kolumna to jest proces technologiczny, czyli tak naprawdę jaka jest szerokość ścieżki, jak blisko mogą być siebie poszczególne elementy układu. Trzecia kolumna, liczba tranzystorów. No i czwarta, szybkość wypełniania z wygładzaniem, tak to się po polsku nazywa. I jest to taki test ustandaryzowany, w którym po prostu liczy się, jak szybko karta jest w stanie wyświetlić i wypełnić obiekt pikselami 32-bitowymi RGBA ustandaryzowanymi. Tak? I jeżeli sobie spojrzymy na tą tabelkę, no to widzimy na przykład karta RIVA TNT posiadająca 7 milionów tranzystorów. Jeżeli ją sobie na przykład skorelujemy